Witam Państwa. Mam dzisiaj przyjemność gościć na moim kanale Filmy Kulinarne mojego dobrego kolegę kucharza z nieistniejącego baru Barbara, kolegę Romka. Jest to pierwszy film z cyklu wspomnieniowym o nieistniejącym już barze Barbara przy ulicy Świnickiej we Wrocławiu. Zapraszam. Spotkaliśmy się po latach z moim kolegą z baru Barbara, kucharzem. Wspominamy sobie te lata dosyć ciepło i miło. Romek, powiedz, jak tam było w Barbarze? Jak był układ tych posiłków? Jak ta lada była po kraju? Bo ja sobie nie pamiętam po prostu. Co było pierwsze, jak się chodziło? Ja wiem, że tacę na pewno trzeba było wziąć, nie? A za tacami co tam było? No, przede wszystkim pierwszą pozycją były surówki, bukiety surówek, czy surówki pojedyncze, napoje, czyli A nie wiem, kompoty. ale wtedy tacy nie było chyba plastikowych, nie? Jakieś No, chromowe, takie były metalowe, jakieś ebonitu czy aluminium. z czegoś. W każdym razie były tacy, tylko nie takie eleganckie jak teraz są. Poza tym następnie stały kompoty, budynie, kisiele. Potem były ustawione w emarach dania takie półmięsne, jak bigosy, łazanki z kapustą, kopytka, różnego rodzaju pierogi. Potem były mięsa, mięsa takie jak kotlety schabowe, kotlety mielone, kotlety wieprzowe, panierowane, saute i zupy, oczywiście tradycyjne polskie zupy jak zupa pomidorowa, szczawiowa, ogórkowa, grochówka i... Piwko jakie tam było? Piwo było podawane ciemne, tylko piwo ciemne w kuflach. Klienci byli zawsze zadowoleni, czyli nie Klienci zawsze, byli jak pan zadowoleni słuchaj dowodziło. i zawsze ze smakiem jedli nasze dania, ponieważ kuchnia była... A powiedz Romek, a jakie pamiętasz słodycze na Pięterku? Ja pamiętam Piotrusia, do Piotrusia zawsze się chodziło. Cukierni, Piotr nie No, pamiętałem na nazwisko, nie? nie Trzeba było Piotruś, to był do... Klucznik Rysiu, on był No cukiernikiem. później, ale z początku był Piotr, później Piotrusia nie było. A, Jakiś czas Piotr nie był, był. On później pracował na restauracji Słoneczna. On tam był szefem, zarazem i cukiernikiem no. naczelnym. Ja pamiętam, że tam dawał, trzeba było to wziąć i gdzieś się ukrywać, żeby No to zjeść, tak. ale były świetne to jedzenie. On robił No. wspaniałe desery, wspaniałe torty, wspaniałe kremy sułtańskie i innego rodzaju desery. No, wyśmienite to były polskie smakołyki. Natomiast u nas był przy wejściu od ulicy Świdnickiej był tak zwany wynos. Też Tak pamiętam się to. mówiło potocznie na... No, wita śmietana, można było Tak, kupić na jakieś tam dole można pierogi. było zamawiać sobie zestawy obiadowe. Pani obsługująca za ladą cały zestaw przynosiła dla konsumenta, czy klienta, No mówiąc czekaj, inaczej. czyli nie wiem, bo ja mi też tak nie za bardzo chodzi. Bo pamiętam, Karmarzynka była na samym końcu, nie? Tak. Ja wiem, ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale zdaje się, że w tamtych czasach potrzebował majonez ręcznie chyba przerwać, tak? Ręcznie się kobiety najedzie. oczywiście. Tak, widelcem albo trzepaczką ręczną. Warzywka wszystkie jak były do sałatki, to szły ze skórką, nie? Tak, Skórki ściągały, jajka jeszcze nie miały pioczątek. oczywiście. Wracając jeszcze do tego, do tej strony tutaj od delikatesów, od Świdnickiej, gdzie wchodziło zazwyczaj bardzo dużo młodzieży, bo na górze znajdowała się taka maleńka kierenka i tam można było sobie zamówić, kupić wspaniałe rolady, bardzo znane w tamtych czasach. Rolada szkoptowa oczywiście, z bitą śmietaną lub rolada z kremem sułtańskim. To było coś pysznego. Wówczas był tak, u nas taki szef, bardzo fajny gość, pan Józef. Nie wiadomo nazwiska, bo w każdym razie on był właśnie jednym z prowokatorów tego dania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa na inne moje filmy kulinarne.